Tam. No zobaczcie, skaczesz. Szefuniu, szefuniu, szefuniu. Bo sprawa wygląda tak, że ja tutaj muszę jeszcze załatwić kilka spraw. Dałoby radę, żebyście mi koło fury zrobili. Jestem LOG, pracuję w Outpost, więc mam ubezpieczenie. Darmowe, ja prawo u Beniego. Szanuję wasz zakład i szanuję szefa, żonę i wszystkich. Słuchaj, dałoby radę, żebyście mi ją zawieźli, tą furkę, i ją tam przytrzymali mi ją. Ja po dwie godzinki, za godzinkę się po nią pojawię, bo on z księdzem pastorem, kurwa, wiesz. Klimat do zrobienia. To rozumiem, że tak, tak? Wy mnie słyszycie w ogóle? Halo? Właśnie, proszę pana, bo pan nie ma, nie jest w posto. Jakby tylko sprawdzałam. Ale jak to nie jest w posto? Jestem, jak to, co ty gadasz, dziewczyno? Jestem kurierem. Jak najbardziej, ale tylko niektóre, bo szczególnie osoby. Ale to ja mam, ale naprawiam już u was kilka razy. Ale... Czemu kurwa dzwoni? Halo, słucham? Halo. Tak? Halo. Halo. Siemano, ty masz może do sprzedania jakieś koko? Mam 7 sztuk kokosa, 700 za sztukę. 700 za sztukę, a jaki to jest? No 70%, ale mało jest na mieście, że wszystko wiesz, wpierdalali. Ty, bo dałoby radę spotkać, bo ziomek chce kupić. Ale 9 sztuk weźmy za 700, tak? Spytaj się, 700. Tak, tylko tak, bo ja robię takie paczki. Dziewiątaki za 700. Dobra, dobra, to go spytam. Spytaj go, ile mi zakanę SMS-em. Może dobra, jedziemy na warsztat, wszystko zrozumiane, zapraszamy później, autko będzie zamknięte. Będzie zamknięte, dziękuję serdecznie, całej rączki, przepraszamy co? Za problemy i dziękuję wam. Ja Kwiaty. Przepraszam, do widzenia. Ja nie ma za to przepraszać, nie porozumienie. Co? Co się dzieje? To dla ciebie, spod płaszczyka jeszcze tej nocy zrywałem. Proszę. Dziękuję. Nie, no daj spokój, po koleżeńsku, wiesz, jak wujaszek, kurwa, wujaszkowy. Oczywiście, dobra, jedziemy, do widzenia. Rewuasz, pa. O, siemano Angie, co tam słychać? Nie potrzebujesz pomocy? Tak, potrzebuję pomocy, potrzebuję podwózki do księdza, dobra, też by mi to podrzuciła? Nie dam rady ci podrzucić. Ale serio? No serio. Nie, no nie gadaj, że nie podrzucisz serio, kumpla przecież jest blisko, na tej ulicy, no, gdzie nikt nawet nie patrzy. Rozumiem, karetka to nie jest taksówka. A okej, okay, no to co, mam sobie, nie wiem, zajebać głową o pnioka, będę poszkodowany, powiem, że mieszkam tam, ty mnie odwieziesz. To samo? No nie, wtedy cię odwiozę do szpitala. Ale nieważne, my się nie dogadamy. W takim razie będę musiał w tą zimę zapierdalać z buta. Tak jest. No nie, trzymaj się, Angie, zobaczyska. Trzymaj się. Kurwa, mi się, że powie, czekaj Logan, jednak cię podwiozę. Ale nie powiedziała tego. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu. Krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.